W poprzednim odcinku sprankowałem Wojtiniego, zabierając mu wszystkie pieniądze i całe jego sztabki, wszystkie z banku. W dzisiejszym odcinku okazało się, że ktoś tajemniczy podłożył nam mnóstwo rzeczy, mieliśmy mnóstwo sztabek i w ogóle schowaliśmy je do sejfu i zobaczyłem dziwną informację. Lecimy. Jasny gwin, nie mogę z tego nagrywania. Proszę, zostaw to, ha, błagam, nie wycinaj. Lecimy. Siemano i na wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson i jedyno dzisiaj Emilia i Wojtek. Czołem. Dzień dobry. Czołem, ała, dostałem od razu bombę. Nie, co jest? Dlaczego mi się tak ekran trząsł? Ale mi się trząsł. Dobra, słuchajcie. Uwaga, mam zadanie do ludzi w komentarzu. Proszę wymyślić rym do czołem. Czołem? Rosołem. Rosołem. Wołem. Kołem. Nie wymyślam wierszyk z czołem. O, kromka z rosołem. Kto napisze wierszyk z czołem, ten dostaje serduszko ode mnie. Dobra, słuchajcie. Muszę wam pokazać coś bardzo ważnego. W poprzednim odcinku Emilki znaleźliśmy tajemniczą skrzynkę, w której było bardzo dużo siana. I jeżeli tego nie widzieliście, to koniecznie powinniście pójść zobaczyć. No, ciągle, było dużo siana, ciągle, taki ciągle, dosta- typowy, ciągle no. Dostaję od kogoś bomby w czoło. Dobra, a dzisiaj patrzcie, co tutaj jest. Tutaj nad drzwiami pojawiła się taka tabliczka. Jedna ze skrzynek ma ładunek wybuchowy. I co o tym sądzicie? Szczarek, mnie czytać, w ogóle weź coś w jakiś anatoletą, czy co? Co? Jakiś skrzynek, no bo ci powiedziałeś... Sztabek, przepraszam. To jest jakiś głupi... No bo ja to czytałem już dawno, nie pamiętam, co tam pisało. Jedna ze sztabek ma ładunek wybuchowy, co oznacza, że mamy na pokładzie... Trojana. Mamy Trojana na pokładzie, konia trojańskiego. Dobra. Co ty robisz, Wojtek? Nie idź tam! Nie idź tam, Wojtek! Czemu? Wojtek, zatrzymaj się. Czemu? No co? No nie, no ładunek wybuchowy. Trzeba włączyć alarm. Trzeba włączyć alarm. Włącz alarm. Nie mamy alarmu. Dobra, no nie mamy alarmu, zapomnieliśmy zamontować, ale trudno. Ale dobra, no to ja nie wiem. Rozbroję. Nie, no ja, a potrafisz? Potrafię. Nie wierzę ci. On był na wojnie. Serio. Jestem. Byłeś na The Walking Dead? Naprawdę? Tak, naprawdę. Dobra, powiedz, no widzę. Ja jestem zawodowym saperem. Widzę, że ty jesteś. Jestem taki, saperem z wykształcenia. Tak? Z wykształcenia. No? Z wykształcenia saperem jestem. Saperskiego. Technik saper. Technik saper, dobra. Technik saper. Wykształcenie, technik saper. Dobra, no dobra, no w takim razie. Dobra, zaufam ci, ale czekaj. Masz jakąś zbroję? Czy tak bez niczego tam idziesz? Poradzę sobie. Nie, no masz to. Masz ode mnie zbroję. Na lista. Dobra. Bo ja boję się, że się wysadzisz tam. To jest, wiesz... Jeszcze buty sobie muszę jakieś załatwić. No załatw sobie jakieś buty. A czekaj, może mam w plecaku. Niestety nie posiadam takiego czegoś. Mam list od złodzieja. Ja mam tarczę, coś tam taką, bo co? Ci saperzy mają takie tarcze. Tak, tarcze. Musimy ci ogarnąć tarczę. Masz tarczę? Dobra, to ja zajdę po tarczę. Dobra, to zajdź po tarczę. I czekaj, co jeszcze jest potrzebne saperowi do rozbrojenia ładunków wybuchowych? To wszystko, ja sobie dam radę. Ja już widzę. Wojtek, ja sobie dam radę, a zaraz nie będzie pół banku. Pół mennicy, pół banku nam, kurczę, pójdzie z dymem. Aha, czyli to, że ja sobie krzywdę zrobię, to już nie jest ważne. Ważne, że pół mennicy wysadzę. Kurczę, ale wiesz, ten budynek jest trochę wart więcej niż twoje życie. A, fajnie. Nie, no żartowałem oczywiście. Nie, no martwimy się o ciebie oczywiście. Oczywiście. No, na pewno. Dobra, mam. Gdzie jesteś? Tu jesteśmy. Dobra, pajak jest przygotowanym saperem w ogóle. Co jest grane? Dobra. Pajak, jak się tam tarczę? Dobra, no to chodź. To było w sejfie numer 6. Sejf numer 6 to był ten sejf właśnie, który musisz się zająć. A 6 to jest dosyć pechowa liczba, tym bardziej jak są 3 drzwi. Dobra, ja się tam nie zbliżam w ogóle, wiesz. Zamkniemy za tobą te drzwi. Zamknijcie i się odsuńcie. Ale komentuj, mów od razu co się dzieje. Dobra. My będziemy nasłuchiwać. Dobra, nasłuchujemy. Dobra, mów co się dzieje, mów co robisz. Uwaga, są 3 kable. Ale to już znalazłeś czerwony, tą sztabkę? Tak, znalazłem. Dobra, to czekaj, my ci... kurczę, który... Są 3 kable. Ty naprawdę jesteś wykształconym saperem, czy tylko tak powiedziałeś? Tak, nie, no mówię, że jestem, są 3 kable, jest niebieski, zielony, czerwony. Jeszcze mi się wydaje, że jesteś daltonistą. Czerwony, to znaczy nie. W szkole mi uczyli. Czekaj, no, ja nie czerwony. Wiem, ja się boję. Ja bym zielony. Na filmach zawsze pokazywali, że przycinałem czerwony. Znaczy w szkole mnie uczyli, żeby przycinać czerwony. Ja mówię, że to jest zielony. Mi się wydaje, że jak przecież wszystkie naraz, to wtedy będzie dobrze. Dobra, uwaga. Nie, stary, poczekaj. Zanim to zrobisz, kilka słów pożegnania, bo miło było cię poznać w takim razie. Nie, no spokojnie, przeżyję. W swojej rodzinie, której nie masz. No,
Tak. Napisać? Jakie epitafium ci napisać? No właśnie, powiedz mi, co chcesz na nagrobku mieć napisane? Co chcę mieć na nagrobku? Już ci mówię. Zginął w szlachetnym celu. Dobra. No, tak, dobra, dobra. Dobra, dobra, już mogę? No ta. Czekaj, ja się boję, ale odliczaj. Odliczaj, jak będziesz chciał. Chcę być na to gotowy. Trzy. No. Dwa. No. Kurde, nie, Wojtek. Jeden. Co jest grane? Zero. Oła. Ty jesteś oła. Taki saper jak z koziej dupy trąba, hopie. Przecież ty nic słyszysz do... Oła. Wojtek, co jest? Wojtek, ma... gdzie masz nogę? Noga gdzieś leży. Daleko. Chodź Wojtek, ty trzeba go zabrać do szpitala chyba, do szpitala, chodź szybko do szpitala lecimy. Dawaj kurczę, pod barki, tu go bierzemy. Czekaj, trzymaj go, trzymaj go, trzymaj go, ja zrobię tu drogę, przejście zrobię. Ja tu nie przejdę. Czekaj, przejście robię. Przejście robię, kurde, ale rypło. Idź, ała. Ja nie mogę, Wojtek, trzymaj się Wojtek, lecimy do szpitala. Ty, serce mu wypadło, patrz. O Jezu, nie, zabierz to, może trzeba jest. Serce mu wypadło. O kurde. Oj, tak trzeba ci będzie serce zaplik. Jaki wybuch. Co jest grane, chłopie, ty się przebiłeś przez tyle sejfów, że to jest szok. To już wiemy, jak napady można wykonywać. Szybko, dobra. Weźcie, idźcie do tego szpitala. Ja szybko włączę ten alarm, żeby przyśledzić ochroniarzy, żeby to wszystko było. Szybko. Jest za dużo dobra. Ja szybko lecę do biura. Chodź, Wojtek, może jesteś w stanie iść szybciej? Postaram się. Dobra, dawaj. Co cię boli? Informuj mnie na bieżąco, co cię boli. Wszystko, o Jezu. Dobra. Patrz, szpital jest daleko, już go widać, tu na horyzoncie jest, dawaj. Nie, Wojtek, karetka? Bo to za wolno ten. Karetki nie mamy, ani nie ma aut tutaj, wiesz? Żyjemy w czasach, kiedy jeszcze nie wynaleziono koła. Aha, dlatego wszystko jest kwadratowe. Dokładnie. Jezu. Więc musimy sobie poradzić z tym tak, jak jest. Ale widzisz, szpital już jest na horyzoncie. Mam nadzieję, że będzie a tam... A to co to za drąg dziwny na szpitalu? Co jest? Nie wiem, co to jest. Może to jest... Co to jest? Nie mam pojęcia, no szczerze się właśnie. Przyznam. Ale dobra, dawaj. Dawaj, chodź. To jest jakaś za drąg. Wieża z dirta. To jest chyba jakiś... Co cię boli? Powiedz, co cię boli. Nie przejdę. Tu trzeba przeskoczyć. Nie podskoczę. Czekaj, ja cię podrzucę cię. Czekaj. No ty szybki jesteś nawet jak na to, że cię boli. Uwaga, podrzucam. Uwaga, hop, siup i raz, dwa, trzy. Dawaj. Dobra, udało się. Dzięki. Udało się cię podrzucić. Dawaj do szpitala. Szybko, trzeba cię wziąć na ten. Tylko... Emilka, gdzie ty będziesz? Nie wiem, gdzie jest Emilia. Ona chyba tam sprząta dalej. Muszę ściągnąć kask, bo zaraz ściągnij, bo ci duszno. Ściągnij całą zbroję w ogóle. Dobra. Weź wszystko odłóż, bo ty za ciężko ci w tym będzie. Dawaj, chodź szybko na ten, do szpitala. Dawaj. Teraz szybciej się da chodzić. Teraz szybciej idzie, ale powiedz mi, co cię boli, bo ten nadal mi nie powiedział, co cię boli. No wszędzie mnie boli, przeżyłem wybuch. Ty, bo czekaj, bo my zostawili, Emilia ma twoje serce i co teraz? Chodź tutaj, idziemy do sali jakiejś. Idziemy do sali, tu potrzebujemy, kto tam biegł? Emilia biegnie, dobra, chodź szybko tutaj. Czekaj, kładź się, chodź, siadaj na ten wózek inwalidzki. Dobra, siedzę. Ty, tu jest w ogóle stół do operacji. Kurczę, będzie można cię tu operować. Ale, serce. Co masz? Masz serce? Dobra, czekaj, będę wrzucał. Czemu my tu nie mamy lekarzy? Czemu to właśnie? Czekaj, uwaga, będę strzelał, uwaga, przykładam mu. Znieczulenie. Dwa. A, znieczulenie? A do tego jest znieczulenie? Dobra, tu jest jakaś apteczka, czekaj. Biorę. Czekaj, zabrałeś apteczkę. Czekaj, muszę cię ten. Kurczę, ja się boję, Emilia, ty to zrób. Ty jesteś, będziesz lepszym pielęgniarzem niż ja. Dobra, się odwrócę lepiej. Dawaj, tu, patrz jak mu krwawi kark. Weź mu to, opatrz, ja nie mogę patrzeć na krew, Już. Mi się słabo robi. Co, krew? Będę mdlał. Ja jedyne co czerwonego widziałem w swoim życiu to ketchup, bo jestem tostem. Dobra, teraz to potrzebamy z Tiger Swordem, bo nie mam nic innego. No, trzeba odciąć jakoś bandaż, nie? Dobra, strzelaj go, tracimy go. Dawaj. Strzelamy. Puf. Oła, patrz, kopło nas. Nie zabezpieczyliśmy tego. Dobra, Wojtek, jak się czujesz? Dobra, żyję. Żyjesz? A gdzie moje serce? Dawaj, a ja mam twoje serce. Uwaga, będę wrzucał w ciebie twoje serce. Uwaga, raz, dwa, trzy. Ty. Co, żyję? Masz serce, dobra. Udało się. Wszystko jest dobrze? Tak, jest dobra. Gitarka. Jest gitarka, dobra, chodź. Musimy pójść tutaj gdzieś do pokoju obok. Musisz sobie tutaj legnąć na wyrko. Legnij se na wyrko tutaj. Chodź tutaj. Bo tutaj jest sala taka już odpoczynkowa. Tam jest operacyjna. Intensywna rehabilitacja. Wojtek! Co jest?
jest, Wojtek. Wojtek, wstań. Powstań z martwych. Czekaj, bo znikłeś nam. Czekaj, połóż się na inne łóżko. To łóżko jest nawiedzone, dawaj na to. Chodź na drugą stronę, na drugą stronę do Byrka. Kurde, Emilia, samo się dzieje to samo. Jak mam chodzić cały czas? Dawaj, kładź się. Dobra. Czekaj. Wojtek. Dobra, przynajmniej wietrzysz głowę, oddychaj świeżym powietrzem. Światełko. Oddychaj świeżym powietrzem. Światełko. Światełko w tunelu. Wojtek, nie odchodź, nie odchodź. Już się czujesz dobrze? Czekaj, musimy... Dobra, zostawmy go tu, on teraz będzie, bo on jest na tych, na lekach, to on będzie teraz halucynacje miał. Dobra, chodź. Dobra, chodź, zostawmy go, on niestety tam ze sobą porozmawia. Dobra, widzowie, ja nie wiem, co się wydarzyło w tym momencie. Wojtek prawie nam odszedł, ale udało nam się go ogarnąć. Patrz, tu jest wyżej jeszcze, może tu by się nie... Czekaj, tu się też baguje? Tak, też się baguje. Dobra, to nieważne, nie ma... Nieważne, coś zepsute to jest troszkę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na kanały oczywiście od Emilii i od Wojtka. Tam odcinki codziennie na ich kanałach. Wbijajcie, no i do zobaczenia w następnym odcinku jutro o godzinie 19:19. Zapraszam również na plusa. Wojtek, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Nie narzekaj, dobra, tu siadam sobie obok Emilki. Trzymajcie się, na razie. Yo. Pa, pa. Jak pożegnam.